witam. Mamy pierwszy poważny lot na 110 km w linii prostej spod Częstochowy, 16 sztuk. Lecimy. Pięknie. Poszły. Dzisiaj jest 5 grudnia. Tak wygląda nowy gołębnik. Jeszcze oczywiście nie wykończony, ale mamy już pierwszy przedział do tego, aby zasiedlić gołębiami. Na razie 20 cel na ruszcie. Ruszt plastikowy pod spodem. Pokażę. Jest podłoga, będzie zaraz posypana specjalną posypką z grubej deski, zakonserwowana specjalną gumą, taką, żeby wilgoć nie przechodziła. Od spodu też jest warstwa wilgoci, około 40 cm. W najmniejszym punkcie 5 cm nad ziemią jest gołębnik, w najwyższym prawie 40. No i tak to wygląda. Tu światło z fotowoltaiki. Tamten jeszcze będziemy jedno montować, ale to wszystko w swoim czasie. Na razie jest jeden przedział, czyściutki, odkażony, żeby mógł przyjąć gołębie. Tu jest wentylacja, od zewnątrz jest też na siatkach wlot. Tutaj podwójny sufit. I tu jest wentylacja, wylot. Idzie pod całym dachem. Cele są moje roboty, jeszcze trochę będę je dokańczał, żeby tutaj ładnie wyglądały te szuflady. Tam w rogu jeszcze staną dwa regały. Jak będzie rozwój, to tu możemy postawić jeszcze, chcę maksymalnie jeszcze dwa regały, żeby maksymalnie było na 60 par, dobrze liczę. To jest 15 i 15, to jest 30, no maksymalnie 50 par będzie ten przedział. Przedział jest dość duży, ma 2,5 na 3 metry, także spokojnie. Tutaj jest okno, tu jest wyjście na wolierę, które jeszcze nie ma, ale będzie. Tutaj jest jeden wylot, to będzie wylot główny. I tutaj będzie, jest miejsce na drugi wylot, bo tu będzie przedział dla samic dzydów. Dziękuję. Tak bardzo wygląda bardzo. Już zasiedlony gołębnik. Gołąbki już sobie jedzą. Chwilę jeszcze im damy spokoju.
część już sobie pozajmowała, oczywiście to są tylko pewnie tak. Jeszcze raz sobie.